Chyba warto zacząć od tego, że ja generalnie nie lubię komentować programów detektywistycznych lub takich związanych z policją. No wiąże się to głównie z tym, że ja jako osoba, która ma tam trochę styczność z tym, troszkę się zna na pracy detektywistycznej i na pracy policji, po prostu się denerwuję oglądając takie programy paradokumentalne, gdzie robi się strasznie dużo błędów, takich podstawowych nawet. I wtedy z reguły komentowanie takich programów na moim kanale przeze mnie sprowadza się do tego, że ja po prostu się denerwuję i obrażam tych ludzi, że robią tyle błędów. A jakbyście się zastanawiali, skąd ja mam doświadczenie związane z pracą detektywistyczną i z pracą policji, to jest oczywiście związane z tym, że ja studiuję architekturę. Jednakże, tak długo prosiliście mnie o to, żebym skomentował ten program i ten jeden konkretny odcinek, że w końcu wam uległem i to zrobimy dzisiaj. Więc dzisiaj skomentujemy zupełnie nowy program, którego jeszcze nigdy nie komentowaliśmy, pod nazwą Detektywi w akcji, a konkretnie odcinek 97. Jakbyście się zastanawiali, to Detektywi w akcji to jest jakiś spin-off z Septagonu, czy coś w ten deseń. Chyba. Nie wiem szczerze. Nie wiem! Tak jak powiedziałem, jeszcze nie komentowaliśmy go, to nie wiem, o co w nim chodzi. Więc bez zbędnego przedłużania, zaufam moim widzom. Mój Boże, to jest naprawdę wielki błąd, to jest przeogromny błąd. Oglądajmy! Łapka w górę i subskrypcja, łapka w górę i subskrypcja, wy to zresztą wiecie. Zresztą, jeżeli od już jakiegoś dłuższego czasu oglądacie mój kanał, to wy już znacie wszystkie moje żarty. Wystarczy tak w sumie rok oglądania mojego kanału, żebyście znali moje wszystkie żarty. Ja równie dobrze mogę tutaj po prostu stać w ciszy i wy będziecie wiedzieć, jaki żarcik w którym momencie chciałem rzucić. Tak zupełnie szczerze, to nawet nie jest trudne, tych żartów nie jest dużo, może dwie strony a cztery. Dobra, zaczynajmy. Septagon. Szef. Były komandos. Brał udział w niejednej misji militarnej. Ruda. Niech was nie zmyli uroda. Potrafi być niebezpieczna. Diablo. Diablo! Regularny bywalec Motel Polska. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, Były zawodnik nielegalnych walk w klatkach. Bibi, nie wymagaj, by wierzyła ci na słowo. I tak cię sprawdzi. Dwa razy. Serb. Okej, umówmy się, żaden z tych aktorów nas nie obchodzi, interesuje nas tylko i wyłącznie Diablo, więc możemy to chyba skipnąć, tak? Pomińmy tą wejściówkę. Osiem charakterów, każdy jest inny, ale zebrali się razem, by pomagać ludziom. Każdy jest inny, ale przez każdy z nich chce popełnić samobójstwo. Detektywi w akcji. Detektywi w akcji. A dobra, okej, ja chyba powoli zacząłem czaić, o co tutaj chodzi. Bo paru z tych detektywów z tej ósemki my już znamy. Diablo, Ruda, ten szef, my ich znamy z programu Septagon. A reszta, ten nowy, Bury i ktoś tam jeszcze, oni myślę, że pochodzą z innego programu. I ten program Detektywi w akcji to jest taki crossover ich wszystkich. Wiecie, jak był chyba Iron Fist, Jessica Jones, Nick Cage i oni wszyscy połączyli siły w programie Defenders. Czy jakoś tak? Coś jakiego. To chyba to jest odpowiednik, Detektywi w akcji. Przestańmy spekulować, oglądajmy dalej. Detektywi Septagonu spieszą się do kolejnego klienta. Rolnik Henryk Król nerwowo oczekuje na ich przybycie. Sprawa wydaje się poważna. Nasz klient przez telefon wydawał się być cholernie zdenerwowany, więc cisnęliśmy tutaj grubo przez kilkadziesiąt kilometrów, żeby tylko dowiedzieć się, o co chodzi. Zobaczcie, jak tu pięknie. O, ładnie, ładnie. Pięknie, pięknie. Panie, jak tu pięknie jest, pięknie, no nie? No, pięknie by. Pole. Ale jakie piękne. Ja tu pod prądem to? Same ogrodzenie robiłem. A nie mówiłem, że dobrze zrobione? Szczerze to nie do końca rozumiem, jakim cudem elektryczny pastuch mógł porazić Diablo, że on poczuł ból i tak dalej. Przecież Diablo jest od lat martwy w środku. W końcu występował w TVP! No. Jeszcze wczoraj tu była. Moja piękna Holenderka. Holenderka? Żarowy holenderskie, tak? I got you, I got you. Ja jestem jakimś geniuszem. Zniknęła tuż przed samą porą dojenia. A co kto, żona? Gdzie tam żona? Jestem wdowcem. Krowa. Lula. Jak krowa? Moja piękna. Miałem ją od cielaka. Jej matka padła przy porodzie. Karmiłem ją z butelki. Była dla mnie jak rodzina. Jak córka. Dawała wspaniałe mleko. Shit, fuck, fuck, fuck. Są na moim tropie, do cholery jasnej, no! W ostatnim odcinku Rolnicy z Podlasia ja właśnie mówiłem, że ja w końcu ukradę jakąś krowę, bo chcę mieć fajną krówkę, taką mućkę, taką puchatą. Kurka wodna. Ale nie sądziłem, że tak szybko detektywi się tym zainteresują tą kradzieżą krowy. Fuck! Muszę coś z nią zrobić, muszę się jej pozbyć. Muszę się pozbyć tej krowy, szybko! Dla ciekawskich trzymam tą krowę w salonie w swoim mieszkaniu, tak. Mam tylko 30 metrów kwadratowych, ale jakoś dajemy radę, jakoś żyjemy. Dużo tego mleka? Kurde, jak córka dla pana, co? Ta krowa? Dużo. Kilkanaście litrów. Najlepsze mleko w okolicy. Cimestopes.
Wszyscy to zachwalają. Moja ukochana krowa, najlepsza. Kupiłem ją jak była mała za pół ceny od kolesia z takiej miejscowości, takiej dziwnej. Nazywała się ta miejscowość ta Czarnobyl, Prypeć, jakoś tak. No nieważne. Najlepsza krowa jaką miałem. Dawała takie super fajne mleko, które świeciło w ciemności. Ale chodźcie panowie, coś wam pokażę. No. Proszę bardzo, zobaczcie. Tu są ślady mojej ukochanej Luli. A co, z powrotem... No wyszła przez bramkę. Jak mogła wyjść przez bramkę? Proszę pana, ja zamykam tą bramkę i sprawdzam kilkanaście razy dziennie. A tu są ślady kaloszy. A krowy, ślady się urywają. Nie ma. No co, no to pan kogoś podejrzewa, no tu szła krowa, ktoś ją tutaj wyniósł. No właśnie. Wyniósł? Ja nie wiem, Serb, czy ty wiesz, ile krowa waży. Generalnie więcej niż jesteś w stanie wycisnąć, to ci mogę powiedzieć tyle. No, zdecydowanie. To znaczy Diablo, który ma pakt z szatanem, to byłby akurat w stanie ją podnieść, bo on wyciska ponad tonę na klatę. Ale ty, Serb, nie dałbyś rady. No. Panowie, przeprowadziłem własne śledztwo. Podejrzewam, że porwali moją ukochaną Lulę. Łza wokół mi się kręci, jak o tym mówię. Kosmici! Co? Jacy kosmici? Okej. Okay. Zaczynam rozumieć, dlaczego moi widzowie podesłali mi ten konkretny odcinek tego programu. Zaczynam rozumieć. Na policji pan z tym był? Gdzie ja bym policję zawiadamiał? Uznaliby mnie za psychiatryka. Zamknęliby mnie w domu wariatu. Za instytucję medyczną by pana uznali? To może rzeczywiście pan powinien trafić do psychiatryka, jeżeli tak pan myśli. 2 miesiące temu w naszej wsi, 3 kilometry stąd, w zbożu pokazały się kręgi. No, panie Henryko, a czego pan od nas oczekuje? No, oczekuję... Żebyśmy wywołali wojnę z kosmitami? Nie wojnę. Chciałbym, żebyście panowie sprawdzili te kręgi, bo pewnie tą moją kochaną Lulę w to miejsce odstawią. Jezus Maria, te kręgi w zbożu to nie od kosmitów. Po prostu pan Władek ze wsi obok wypił znowu dużo denaturatu, któremu poprzepalał styki w mózgu i tak chodził tak w kółko na polu parę godzin i wydeptał, no. Nie pijcie denaturatu, kochani, nie pijcie, naprawdę. Pod napięciem plomba zostaje zrywana. Jak strzeliła go. Znaczy, oryginalne. Szanujmy się, tylko tyskie klasyczne. Kiwo prawie wylałem. Może popytacie kogoś, może ktoś widział. Sprawdzicie, co się tam stało. Dobra, jakąś fotkę tej Luli pan ma? Zdjęcie jakieś? Mam. Z fotką Luli się nie rozstaje. O. Bardzo, proszę, zobaczcie, panowie, co za piękność. No. Samo widać, nie? Kurwa, to krowa jest! One wszystkie identycznie wyglądają. Czego ty oczekujesz? A teraz jacyś fani krów w komentarzach będą pisać: no Paweł, ty rasisto! Krowy dla ciebie wszystkie identyczne są, co, gościu? Ha! Rasista, głupi! W pierwszej kolejności detektywi postanawiają sprawdzić sąsiada zleceniodawcy. Może mężczyzna wie coś na temat zniknięcia Luli. Na tym etapie śledztwa wszyscy są podejrzani, dlatego Michał Warłak idzie do sąsiada z ukrytą kamerą. Witam pana bardzo serdecznie, moje nazwisko Mocny, Michał Mocny, jestem z komisji weterynarii. No od zwierząt jestem. Czy co, weterynaryjny? Piątkowski, ty. Mogliśmy być mu umówieni na dzisiaj? Nie przypominam sobie. No nawet wygląda jak taki poważny kontroler z izby weterynaryjnej, z tymi tatuażami i koszulce żonobijce. Zdecydowanie! Najlepsze jest to, że nawet żadnej teczki z sobą nie ma. Jak on chce robić te kontrole i zapisywać sobie wszystkie te rzeczy, jak nawet teczki nie ma, ani komputera, nic ze sobą nie ma. Wcale to nie jest podejrzane. Nic a nic. Wie pan co, nie, no ja przynajmniej wstawić krowie chipa. Wie pan takie nowe wymogi Unii Europejskiej? Chipa? Panie, co mnie to obchodzi? Diablozy, to jest twoje science fiction. To Henka, on tam mieszka, niech pan idzie do niego. Chce pan wstawić chipa mojej krowie? Nie, no nie ma problemu, proszę, zapraszam, ale chwila. A gdzie pan ma tego chipa? To ja już pójdę. Do pana Henryka, tak? Tak, mnie to nie interesuje. A właśnie, wiecie pan, proszę pana, ja słyszałem, że w ogóle jego krowa zaginęła. Widział może ją pan gdzieś? No ale nie, no dosłownie, nic ze sobą nie ma. Gdzie diablo masz tego chipa ukrytego? Gdzie? No widzieć to wczoraj widziałem, tutaj gdzieś chodziła, ale co ona teraz robi, gdzie jest, to nie wiem, no przecież to jakieś, chyba Henik znowu jakieś numery robi, no. Numery? Jakie numery? No jak numery, pani, to pan nawet nie wie chyba, no przecież to jest człowiek, który machlojki jakieś robi, cuda, kombinuje, może jakieś, gdzieś schował krowę,
nie wiem, w lesie. To pan nie wie? Henryk cały czas swój samogon pije, no i bez przerwy coś nowego wymyśla. Tydzień temu Sasquatch mu porwał tą krowę, tak? Teraz mu kosmici porwali tą krowę, no Jezus Maria. Za tydzień się dowiemy, że tej krowy w ogóle nie było, nie istniała i wszyscy żyjemy w Matrixie, no. Po czym największym plot twistem tego odcinka będzie to, że Henryk pijąc samogon rzeczywiście tworzy wyrwę pomiędzy światami, przez którą uda mu się w końcu wyjść z Matrixa. Słuchaj, pan co, wyglądał mi na miłego faceta, prawda? Pozory, pozory, tylko przypomina pozory, przecież to jest oszust, to jest górowaty człowiek, burak, przecież z nim nie idzie się dogadać. Kawał ziemi mi zabrał, teraz się z nim procesuje przecież, to nie można, to jest człowiek nie do życia, no. No dobra, to jest do pana Henka w takim razie, tak? Dzięki Żegna. Wielkie. Jaki chip? Co, co, diablo? Co, ale mistyfikacja poszła elegancko, nie? No elegancko, diablo, żadnej dziury tam nawet nie było w tym kłamstwie, żadnej. Biorąc pod uwagę to, że jesteś cały w tatuażach, w żonobijce, nie masz żadnych dokumentów ze sobą, żadnej teczki, nie wiadomo gdzie masz tego chipa, którym chciałeś krowę zaszczepić, to było idealne kłamstwo, pomijając te rzeczy, które właśnie wymieniłem. No, ty no, powiem ci tak. No co, no wychodzi na to, że ten Henryk swingował kradzież. Jak swingował, stary, kradzież, mówisz, że to musi nie być UFO, żadnego UFO. No jakie nie UFO? Nie ma żadnego UFO, swingował kradzież, że może... Na tej podstawie, nie wiem, chcę zrobić tutaj drugi rozłem. Jak to nie ma UFO? A kto piramidy wybudował? Wcale się nie dziwię, że nasz klient nie chciał pomocy od swojego sąsiada. Kurde, no przecież ludzie w takich małych społecznościach powinni sobie pomagać, no ale jak się okazuje, człowiek człowiekowi wilkiem. A wilk wilkowi wilkiem. A lakarnum, lakarnum, lakarnum. Zaufajcie mi, jak będziecie mieli 45 lat, wróćcie do tego odcinka, do tego żartu, będziecie się śmiać do łez. Z braku innych tropów, detektywi chcą sprawdzić miejsce, w którym kilka miesięcy temu pojawiły się kręgi w zbożu. Jakie kręgi? To zobacz. Dury to są. To wygląda jak totalne dzieło sztuki. To jest fotomontaż. No jak fotomontaż? Przecież, stary, nigdy nie słyszałeś o kręgach w zbożu, no... No nie słyszałem. No przecież, stary, no są setki świadków na całym świecie, UFO zostawia kręgi, no zobacz. Tak. Zresztą... jakiś rolnik pijany wszedł sobie na pole, udeptał. I teraz zrobię sobie jaja z ciebie. Serio? A jeżeli jesteśmy przy temacie UFO, to niesamowicie ciekawa zależność, ta korelacja, że wraz z rozwojem technologii i tym, że każdy człowiek nagle ma przy sobie aparat zawsze, no bo w telefonie, wiadomo, to jednocześnie nagle zmalała ilość występowania UFO. Technologia rośnie, UFO maleje. Hej, 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 ja tutaj nic nie sugeruję, tylko wam zwracam uwagę na tą zależność, tak? Technologia? UFO. No, a powiedz mi tak, po pierwsze primo, no to jakim cudem krowa by zniknęła? A po drugie primo, spójrz, nie ma ani jednego ułamanego źdźbełka, nie? To nie wiem, no to jakąś technologią to zrobił, nie wiem, traktorem, walce... No właśnie, technologia, ale technologia, której tu na Ziemi nie mamy, nie? Zresztą propos technologii... No tak, wytłumaczysz, że lot na Księżyc chociażby, czy tam wysyłanie sond na Marsa. Niemożliwe jest, żeby ludzie sami wybudowali piramidy! A o kryształowych czaszkach całego świata to ja już nawet nie wspomnę! Filozoficzną dyskusję nagle przerywa tubylczyni na rowerze. Dzień dobry! Cześć Boże! Cześć Boże! Mogę panią na chwilę zatrzymać? Chwila, dlaczego jak ta pani podjechała tym rowerkiem, to ten diablo nagle w tym zbożu się tak schował, tak kucnął? Co ten diablo tam robi? Chłopaki! Tutaj diablo sra w krzakach! Chodźcie zobaczyć! Zerzałana okolica, ale słyszałem, że tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją, że krowy kradną, że niebezpiecznie, że kiedy panu Henrykowi krowy kradli? Nie, to nieprawda. Proszę pana, uważam, że po prostu krowa przechodzi okres godowy. I co? No i po prostu potrzebuje byka. Do byka? Do byka, tak. No a gdzie znajdę takiego byka tutaj? Krowa bez bolca dostaje pas do rej. No proszę pana, tam jest stada, stada są i tam na pewno pan coś znajdzie. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Ja Bóg zapłać, Bóg zapłać. A wie pan, no Bóg zapłać, Bóg zapłać. 5 zł. O, no już, o, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Ster porzucił mi kozacki pomysł. Jak już będę starszy, to wykupię tą całą ziemię i będę tu oprowadzał wycieczki. Podążaj śladami kosmitów albo coś w tym stylu, zbiję mega kokosy, a wtedy zobaczymy, kto będzie śmiał się ostatni. No co się śmiejecie? To głupi pomysł wcale nie jest. Spójrzcie na Roswell. Podobno w Roswell rozbił się tylko i wyłącznie balon meteorologiczny. A ludzie podopali temat, że to musi być UFO, bla 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 bla. I spójrzcie na Roswell dzisiaj. Tam całe miasto zarabia tylko i wyłącznie na sprzedaży merchu z kosmitami. To może być złoty interes. Diablo jeszcze jest młody. Trzeba mu wybaczyć. No nie do końca ma ukształtowaną psychikę. No nic, nie znaleźliśmy krowy w tym zbożu. Trzeba robić swoje dalej. Chwila, czy on właśnie powiedział, nie znaleźliśmy krowę w tym zbożu? To ja mam takie pytanko, a znaleźliście może buzię w tym tęczu? Buzię widzę! Twarz widzę!
buzię! Ja nie widzę. Według mieszkanki wsi Lula czuła się samotna i poszła szukać byka. Detektywi chcą sprawdzić ten trop. Wyposażeni w zdjęcie zaginionej krowy udają się na pobliskie pastwisko. I z tym zdjęciem zaginionej krowy będą podchodzić do innych krówek i tak się pytać: dzień dobry, zna pani może tą krowę? Czyli pani nie zna. Dobrze, miłego dnia. Lula! Nie krzycz, nie spiesz! Lula! Idziemy razem, ja cię będę osłaniał. Coraz większe jaja. Serp niby wrócił ze szkolenia wojskowego, a potrzebuje mojej obstawy, żeby wejść między krowy. No przecież nie od dzisiaj wiadomo, że krowa jest mięsożerna i niezmiernie groźna. Trochę jak taka pirania, tylko taka chodząca po ziemi. No ale lecimy. Diablo, ty chciałeś powiedzieć chyba AU! Czy dostanę AU na czacie? AU! Wprawdzie według klienta Lula jest jedyna w swoim rodzaju, ale dla przeciętnego mieszczucha krowa to po prostu krowa. Trzeba. Imię, nazwisko. Nie chcę gadać. O! Ucieka! Nie chcę gadać. Chaba narkotyki przy sobie, przeszukajcie ją. Może ją zabierzemy do biura i ją przesłuchamy. Ty no, Kasia będzie miała przynajmniej, wiesz, mleko, nie? Do kawy. Dobra, kilo trawy dla tej, która może znaleźć Lulę. Ty, Lula! Gdzie jest Lula? To jest dziwna, wielka. Chodź tu! Czyli mówicie mi, że występ Diablo w Motel Polska to nie jest najdziwniejsza rzecz, jaką robił w telewizji. Teraz, że poszukiwania są bez sensu, nie? To jest jakaś dziwna. Co? Jakieś dziwne wimena ma niż reszta. Tak wygląda. Ja to mówię, są jaja, stary. To jest byk? Ja się nie znam. Stary, nie jesteśmy przygotowani do walki z bykami, nie, człowieku? Ty z takimi czerwonymi szczelkami osuś ode mnie. Detektywi dokonują strategicznego odwrotu, aby zająć z góry zaplanowane pozycje. Doświadczenie i profesjonalizm podpowiadają im, że w tym starciu wielkość cojones nie przeważyłaby szali zwycięstwa. Doświadczenie i profesjonalizm podpowiada im. W tym samym czasie Diablo i Serp jeb przez płot! Uciekaj, byk atakuje, uciekaj! Czy to były wymiona, czy bycie jaja? No nie wiem, ale... Ten krowa ważyła z ponad tonę, jakby mnie przygniotła? To powtarzam, Diablo podpisał pakt z szatanem, on może podnieść ponad tonę, to on by po prostu podniósł ją, tak? Nie ma problemu, nie martw się. Następnego dnia detektywi wciąż znajdują się w martwym punkcie. Luli jak nie było, tak nie ma. Krowa zapadła się pod ziemię, a raczej doznała w niebo wstąpienia. Jakbyście się zastanawiali, co tutaj Diablo robi, to on analizuje swoimi oczami skład chemiczny mleka. Bo tak wszyscy profesjonalni detektywi robią. Tak ostatnio detektyw Rutkowski robił, gdy znalazł noże, którymi podobno miano zabić Iwonę Wieczorek. Ej, serio, opowiem wam ciekawostkę. Ja studiuję architekturę, jak już wspomniałem, więc mam bardzo dużo wspólnego z detektywami, policją i tak dalej. Jestem dość mocno zaangażowany w sprawę Iwony Wieczorek, znaczy zaangażowany. Czytam o niej, oglądam jakieś filmiki i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio pojawił się motyw, że detektyw Rutkowski pojechał przeszukać tam jakiś obszar nad morzem, gdzie podobno miała zaginąć Iwona Wieczorek i gdzie miało być ukryte jej ciało. I detektyw Rutkowski w tym obszarze, znaczy detektyw, dlaczego mówię detektyw? On nie jest detektywem. On stracił licencję detektywa. On nie jest detektywem, okej? A stracił licencję detektywa, bo podkładał różne dowody i kłamał w zeznaniach. Odnalazł na obszarze, gdzie miała zostać zamordowana Iwona Wieczorek, dwa noże. Oczywiście detektyw Rutkowski zrobił zdjęcia, wysłał do mediów, media przyjechały, zrobiono 30 wywiadów z nim, że wow, detektyw Rutkowski po raz kolejny rozwiązuje sprawy i tak dalej. Po czym ja sobie spojrzałem na te zdjęcia i to są ewidentnie zdjęcia, chcę umrzeć. Jeden z tych noży to jest karambit, a drugi z tych noży to jest nóż motylkowy. Oba te noże są z gry Counter-Strike Global Offensive. Dosłownie są to dwa noże z fakturą, ze skórkami nałożonymi z gry CSGO. Z gry, która wyszła już po zaginięciu Iwony Wieczorek. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego nadal nienawidzę byłego detektywa Rutkowskiego. No co, może to nie są noże, którymi zabito Iwonę Wieczorek? No może nie, ale hej, te 30 wywiadów, które udzielił Rutkowski, no to już jego, nikt mu tego nie odbierze, no nie? Dobra, przejdźmy do serialu. Zdenerwowałem się, no widzicie, ja nie mogę takich rzeczy oglądać, bo się denerwuję. Tak przynajmniej twierdzi zleceniodawca. Michał Warłak postanawia pójść tym tropem. Co tam sobie czytasz? Co? No co, na gazetkę. Pokaż. Magazyn o zjawiskach paranormalnych. UFO i te sprawy. Nie szkoda ci kasy na takie coś? Przecież nie wydałbym na to swoich pieniędzy, stary. No wziąłem od Marcina z kasetki. Po co żartujesz? No co, no to przecież są... O Jezu, czy Marcin by to zaakceptował, stary? To są materiały, pomoc psychologiczna do walki z przeciwnikiem, no. Jako, że w tej sprawie nie wiadomo, z czym mam do czynienia, no to chyba wpadałoby się przygotować. A może mogłeś poprosić o pieniądze na miecze świetlne?
Stary, naprawdę wierzysz w to, że jesteśmy jedyną cywilizacją w kosmosie, no? To ja mogę odpowiedzieć na to pytanie? Nie, nie jesteśmy jedyną cywilizacją w kosmosie. Nie ma takiej absolutnie możliwości. Jak wszyscy wiemy, matematyka jest królową nauk. Całe nasze życie i wszystko we wszechświecie można tak naprawdę wytłumaczyć fizyką, matematyką i tak dalej. Generalnie liczbami. Liczby, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa mówi nam tutaj, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli jedyną cywilizacją w całym wszechświecie. Znaczy jest taka możliwość, ale jest tak mikroskopijnie maluteńka, tyci, że raczej nieprawdopodobna. Więc gdzieś tam daleko we wszechświecie jest jakaś inna cywilizacja i mam nadzieję, że ta cywilizacja ogląda La Carnuma. Wyobraźcie sobie, jest gdzieś w świecie cywilizacja, która jedyny kontakt z nami ma w postaci moich filmów. I na podstawie moich filmów oni oceniają całą naszą planetę i całą ludzkość generalnie. I na podstawie moich filmów myślą, że cała ludzkość, tak samo jak ja, co 5 minut ociera sobie sutki i krzyczy. Yes! Godzinę później, detektywi chcą porozmawiać z klientem na temat śladów pozostawionych na pastwisku. Podejrzewają, że mógł je zostawić złodziej krowy. Pojawia się nadzieja, że Lula, cała i zdrowa, powróci do domu. Zrobi pan ślad na ziemi. O, proszę porównać. No widać, że moje są dużo mniejsze. Profesjonalna analiza traseologiczna. Tak policja robi, zaufajcie mi, dokładnie w ten sposób. Że ktoś pana odwiedza, jakaś rodzina, ktoś, jakiś znajomy. Ja nie mam rodziny, cała rodzina wymarła, jestem typem samotnika. Ja nie mam rodziny, panie, całą rodzinę lata temu już zamordowałem, no. Pani, ups, nie powinienem to mówić, ups. To Bogdan. Schowajmy się, schowajmy się. To Bogdan z mlekiem. A ten drugi? Młody? To Błażej, jego wnuk. Aha. Może ten Błażej, kiedy ma, jesteś wrzucany w to. Błażej to jest bardzo spokojny chłopak. A wie pan, jak to z tymi młodymi? No, a może mu to się odbiło. Może odziedziczył rozum po Bogdanie. No wiecie panowie, ci młodzi to jacy głupi są, no nie? Nie wiadomo, co im odbiło, no nie? Nie wiem, może się w tej mojej krowie zakochał i porwał ją i wyjechali na Karaiby może i tam sobie żyją szczęśliwie. Kto wie, ci młodzi szaleni są. No ale dobra, no ale co, to mleko tylko wynosi jakieś, nie? Mleko, ale skąd to mleko? No co, no nie ma krowy tam? Ma krowę, ale jego krowa to stare truchło. Ona w ogóle mleka nie daje. No co, no może jakiś lepszy dzień i naprodukowało. Gdzie tam lepszy dzień? Schowajmy się, schowajmy się. Gdzie tam lepszy dzień mogła być? Co, w życiu? Nową kupię. Jak nową? Bogdan to stary bankrut. To pierdoła saska. Idę mu do pierdzie. Pan ja się człowieku. Witam na wsi generalnie. No to proszę pana, to co, może przeanalizujemy dowody, porozmawiamy na ten temat, ewentualnie może wezmiemy policję. Gdzie panie? Idę mu do pierdzielić. Godzinę później, podejrzany rolnik wraz z wnukiem ciągle siedzą w domu. Detektywi nie mogą sprawdzić, czy ślady pozostawione na pastwisku klienta pasują do gumiaków sąsiada. Muszą cierpliwie czekać. Co ty robisz? Co? Ciszej bądź. To dźwięki natury, stary. Na wsi najbardziej podejrzana byłaby przecież cisza. Zaraz coś nas zauważy. Nie, to... Pomyślę, że to jakaś kaczka. Kaczka, kaczka to ty jesteś. Nie, tam co, ty nie zauważył, no ale jesteśmy profesjonalni detektywi. Stoimy za drzewem. Wyłażą, patrz, już wychodzą. Już myślałem, że ten facet nigdy się nie wygrzebie z tej chałupy, ale na szczęście wyszedł i mogliśmy robić swoje. Może nas zauważyć. Boże, ty, nagle na posesję podejrzanego wjeżdża znana już detektywom rowerzystka. Diablo i Serb muszą szybko się ukryć. Od tego zależy powodzenie śledztwa. Bogdan! Bogdan! Noż nie ma go, szlak wytrafił. Odjeżdża. Wow. To jest ten najbardziej niepokojący element całego programu. To, że ta pani musiała wcześniej prosić Serba o to, żeby ją popchnął, bo nie była w stanie ruszyć na rowerze. A tutaj, teraz, w tym momencie, sama wsiadła i odjechała. To teraz moja teoria. To nie jest ta sama pani. Człowiek jaszczurka zabił tą panią i założy jej skórę i udaje teraz tą panią, że jest. I dlatego był w stanie odjechać na rowerze bez pchania. To jest taka moja teoria. Detektywom sprzyja szczęście. Krewka rowerzystka opuszcza gospodarstwo. Diablo i Serb mogą kontynuować śledztwo. Patrz ten wzór. No. Tu. Jest zakulał, nie? To są z luczkiem poszedł. No to są te, nie? O. Ty myślisz ten sam, o czym ja myślę? Co? Że tam? Tak. Dzwonię do klienta. Ej, ty myślisz o tym samym, co ja myślę? Że to jest tylko i wyłącznie identyfikacja grupowa odcisków traseologicznych, a nie identyfikacja indywidualna. I nie możemy na podstawie identyfikacji grupowej założyć kategorycznie, że nasz tutaj ten pan, którego sprawdzamy, ukradł tą krowę? Dokładnie!
Naprawdę mordeczki. Studiowanie architektury właśnie tak dużo wiedzy kryminalistycznej mi dało. Jaskółki ćwierkają, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania sprawy. I bardzo dobrze, bo tęsknię za miastem. No nie ma kosmiczny. Po chwili pojawia się Henryk Król. Jest przejęty. Detektywi postanawiają dostać się do obory podejrzanego sąsiada. Chcą sprawdzić, czy znajduje się w niej uprowadzona krowa. To była zamknięta na kłódkę. No, zamknięta, ale mamy na to sposoby. Łbem uderzę w tą kłódkę. A, to jest fenomen. Mogę podejrzeć? Nie, przypadł, to tajemnica zawodowa, nie ma tak lekko. Zamka nie ma. Nie ma problemu. O, panie Henryku, zobaczymy, co jest. Lula, moja piękna, tu cię uwięzili. No, jest pana ukochana. Jak można moją krówkę więzi? Wiedziałem, że Bogdan to gnida i menda. Trzymał moją krówkę tuż pod moim nosem. Nasz klient faktycznie musi bardzo kochać tę swoją krowę. No, jak ją zobaczył, to cieszył się jak świnia w błocie. No nie? Jezu, ale w tym odcinku nawiązań do wsi jest jak świnia w błocie. Wow. Ja cię widłem, wciągnę! Za wylot! Zrobię z ciebie sito! Ty jeden z buju! Dajcie mi go tutaj do ręki! Co tu chodzi? Co ty robisz, ty? Ja wylot się z mojej ziemi! Wylot się! Jak można tak moją lulę wiedzi? On się sami poszuje! Co ty się pogradzasz? Spokój! Dobra, spokój! Gnoju jeden, ty śmierdzący, ty! Nie pozabijać ty! Krowa sama do mnie przylazła! Ja nic nie robiłem! Nie, to właśnie oznacza tyle, że jak ją wypuścił i ona sama do niego wróciła, to znaczy, że go kocha i że możesz u niego zostać. Ona by w życiu do ciebie nie przyszła, sama z paspiska nie wylazła! W życiu bez paspiska nie wylazła do ciebie, ty! Co ty się obrażasz? Wynoś się, to jest moja ziemia! Dobra, panie Bogdanie, pani powie jedną rzecz. Byłem tutaj wczoraj, pytałem się, czy gdzie jest krowa. Czemu żeś pan nie powiedział, że jest tutaj? Kłamca! A czemu miałem panu cokolwiek mówić? Kim pan w ogóle jest? Nawet się pan nie przedstawił. Pan udawał jakiegoś inspektora. Dzwonię po policję! Zapomniałem powiedzieć, no chciałem jej zaoszczędzić tego chipowania, tej męki, tego bólu, prawda? Tak, bólu zaoszczędzić, a więzić moją lulę w stodole to jest nie męka? Nikt nie więził, sama przyjadła! Jezus Maria! Serio, wsłuchajcie się w momenty, w których zaczynają się bić ze sobą. To brzmi mniej więcej tak. Realistyczna walka. Robimy teraz tak, bez bujek dogadujecie się, a my z diablo się odsuniemy. No, musimy też sobie przygadać. Ja się zaraz z nim dogadam. Spokojnie. Jak się z nim dogadam, to Poprze. Chodź tu, młody, chodź. Co ty wiesz na temat kradzieży krowy? Ja nic nie wiem na ten temat. Jak to nic nie wiesz, jak tam kalosze twoje były? Proszę pana, jestem typowym nastolatkiem, a nic o krowie nie wiem. Ja większość czasu spędzam na Twitterze, gdzie kanceluję ludzi, którzy odważą się obrazić K-pop. Can I have the BTS meal? Nie no, ale serio, dajcie już spokój z tym K-popem całym, tymi chińskimi bajkami, no ile można? Śladę twoich kaloszy. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nawijaj, młody. No i mów. Ja naprawdę nic. Bo zadzwonimy po policję. Inaczej wtedy będziemy rozmawiać. Po policję? Słuchaj, tak jest. Zawsze jest tak, nie? Jest dobry porucznik i jest zły porucznik. Tak? Dobry porucznik da ci cukierka, zły wpaduje ci do puchy. Wybieraj. Panie diablo, ja bym stawiał na to, że pan jest tym złym porucznikiem, skoro pan już maca małego chłopca i go molestuje. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Dalej. No mów. Mam taki filmik. Jaki filmik? Pokazuj. Daj, włącz. A ci w tle cały czas tam się biją. Strasznie mi się podoba, że detektywi mają już to kompletnie gdzieś. Ważniejszy jest dla nich mały chłopiec. A nie chcą, czyli tam się biją, rozbijają sobie cegły na łbach. Norma. Oto niespodziewane rozwiązanie sprawy. To nie kosmici porwali lulę, lecz sąsiad założył krowie kalosze i w ten sposób wyprowadził ją z pastwiska. Dlatego ślady luli nagle urwały się, jakby wyparowała. O Jezu, nie pomyślałem o tym. Genialne. Założył kalosze krowie. Dobre. Koale te content. Pan zobaczy filmik. Jak pana krowa uciekła z pastwiska? Panie, jak można krowę ubrać w kalosze? To przecież jest nienormalne, to trzeba być chorym psychicznie. Panowie... Mówiłem, że to nienormalne. Jak to było? To co chodzi? Kiedyś popiłem. Chciałem zrobić Henkowi taki żarcik. No wyszło jak wyszło, Boże, kochany. Piękny żart. Po pijaku się robi najgorsze rzeczy na świecie.
Ale to zapominasz! Ej, ja to ty tak. Dobra, panie Henryku, wygląda na to, że nasza misja krowa jest zakończona. Krowa się znalazła, jest. Znaleźliśmy my ją. Więc wszystko jest okej, cała panowie, zdrowa. Panom dziękuję. A ja myślałem, że krowa w kosmos poleciała. Ale jaja, normalnie jak zobaczyłem ten filmik ze śmiechą małce, nie spadły mi gacie. No a swoją drogą, jakby mało lat wrzucił na neta, mógłby dorobić się kokosów. Ale jak pan jeszcze chce na przykład tą krowę zabrać z tego pola i przeprowadzić, nie wiem, przez wieś, żeby nikt nie zauważył, że pan kradnie tą krowę, to może nie tylko kalosze założyć jej, ale też na przykład marynarkę, okulary, książkę można jej doczepić na sznurku na szyję i będzie udawać jakiegoś profesora na przykład ta krowa, jak będziecie przez wieś szli. To też jest dobry pomysł, tak. Konflikt między sąsiadami nie trwał długo. Po odjeździe detektywów zwaśnieni rolnicy postanowili sobie wszystko wyjaśnić przy butelce samogonu. Od tamtej pory żyją w zgodzie, a ich krowy wspólnie pasą się na łące. Poranny ból głowy po hucznych wieczorach łagodzi szklanka mleka od ich ulubienicy, Luli. Rozumiem, do czego wysłaliście ten odcinek. Rozumiem! Dziękuję wam serdecznie za wspólne oglądanie tej wspaniałej historii o krowie. Jak zawsze na koniec oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Nie kancelujcie mnie, proszę. Kocham was z całego serduszka. Podsyłajcie więcej odcinków, które chcielibyście, żebym skomentował. Tutaj macie Instagram i Twitch, ale na Instagrama proszę wysyłajcie wiadomości. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem! Mnóstwo bab wśród was. Szowinistyczny tekst swoją drogą.